Przynieś mi całą dokumentację z posiedzenia zarządu. Oszalałeś? Masz wypoczywać. Przeszedłeś poważną operację. Nie mamy czasu. Wszystkim się zajmę. Dobre chęci nie wystarczą, rozumiesz? Rozumiesz? Wybacz, ale nie jesteś w stanie kierować firmą sama. Muszę ci pomóc. Nie wiesz jeszcze wszystkiego. Studiuję administrację, a wieczorami dorabiam jako kelner. Gilberto to pilny i pracowity chłopiec. Jestem z niego dumna. Nic dziwnego. A kim jest narzeczona? Skąd o niej wiesz? W twoim wieku to sprawa zasadnicza. To śliczna Lorena. Dlaczego więc nudzisz się tu z nami zamiast być z nią? Bardzo bym chciał, ale ona też pracuje i ledwo starcza nam czasu na naukę. Pojutrze znów wystąpię w meczu. Zaprosisz mnie? Będziesz siedziała w pierwszym rzędzie i krzyczała najgłośniej. Chyba mnie nie usłyszysz. Dlaczego? Bo stracę głos od krzyku. Zacząłem już treningi. Chce mi się grać, ale moja rekonwalescencja jeszcze potrwa. Najważniejsze, że wrócisz do formy. Cierpliwości, kochanie. Jutro odwiedzę z Dawidem ojca w więzieniu, ale ty nie lubisz o tym rozmawiać. Proszę cię, przestań zmyślać. Nie martw się. Będę spotykał się z Dawidem poza domem. Nie rozumiem, czemu Chiawa i tata tak cię chwalili. Byłaś jak kołek. Wiesz, jak się czuję. Twój tato podał mi inne nazwisko. To mistrz zmiany tożsamości. Proszę cię, nie mów nikomu na uczelni. Wiele mnie kosztowało, żeby się tam znaleźć. Co będę z tego miał? Bądźmy szczerzy, nie zależy mi na dobrych układach z tobą. Byłaś dla mnie ostatnio dość obcesowa. Zachowam twoją tajemnicę dla siebie pod warunkiem, że zrobisz dokładnie to, co ci każe. Co mam zrobić? Nic nadzwyczajnego. Chcę tylko być twoim chłopakiem. Czy to nie cudowny pomysł? Para reacciones en las que intervienen gases se puede. Dość, Lore. Dlaczego Luisa nie przyszła? Mówiłaś się z innymi koleżankami. Dlaczego nas sobie nie przedstawi? Mogłoby do nas dołączyć. Sama ją o to zapytaj, ja nie wiem. Myślisz, że pogodzi się z Chiawą?
Ay, tú sabes muy bien cómo es Luis. Wiesz, jaka ona jest. Nigdy nie wiadomo. Así que puede pasar cualquier cosa. Nie wiadomo, co jej strzeli do głowy. To prawda. Wiesz, żal mi go, bo widać, że cierpi. Wszyscy mężczyźni lubią się przechwalać swymi zdobyczami. Wiem, ale Hill nigdy tego nie zrobi, bo nie zamierzam się z nim przespać. Va a poder presumir de mí. Porque yo ni loca pienso acostarme con él. Porozmawiamy z Nati i moimi córkami. Nie chcę, żeby ktokolwiek wiedział, że to dziecko Fernanda. Wcześniej czy później wieść się rozniesie. Dlaczego? To moje dziecko. Moje i już. Nie chcę, żeby ten drań domagał się kiedyś do niego praw, ani ja. Powiedziałaś jeszcze komuś? Tylko Nelly. Lucia też powinna się o tym dowiedzieć. Zrobiła dla nas tak wiele, że nie możemy tego przed nią ukrywać. Zatem Lucia, Nelly, moje córki i nikt więcej. Po waszych przygodach nie mam ochoty na żadne związki czy namiętności. Andrea i ja pomyliłyśmy się. Nie zdarza się to każdej. Myślisz, że teraz będzie tak, jak mówi twój tato? I żaden mężczyzna cię nie zechce? Myślę, że jest jeszcze wielu mężczyzn wyznających średniowieczne zasady, ale wolałabym być sama niż z takim. Mam nadzieję, że twój syn polubił mnie tak, jak ja jego. Na pewno. Wyszedł, bo ma obowiązki. Nie chciał ci zrobić afrontu. Co to jest? Dowód na to, że naprawdę chcę z tobą być. Nie mogę tego przyjąć. Możesz? Pozwolisz, że ci go włożę? Jesteś wciąż w moich myślach, Mireo. Jesteś powietrzem, którym oddycham. Tak się cieszę, że widzę was razem w zgodzie. To dobry chłopak, chyba się zaprzyjaźnimy. A ty nic nie mówisz? Nie cieszysz się, że Błyskawica jest twoim bratem? To fantastyczne. Cała dzielnica prosi mnie o jego zdjęcie z autografem. Kiedyś możemy wziąć zdjęcia i rozdać je twoim znajomym. Świetny pomysł. Marta jest w ciąży z Fernando. Wyobraź sobie, jak się czuje. Biedaczka. Co zamierzacie? Będzie miała dziecko ze mną. Nie chcemy, żeby Fernando się dowiedział. Tak będzie lepiej. Marta sądziła, że zerwę zaręczyny. Jest tak niepewna siebie. Fernando bardzo ją skrzywdził do tego stopnia, że nie rozumie, dlaczego tak bardzo ją kocham. Opracowanie wersji polskiej Studio Kompanowa.